Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w następnym odcinku na spotkaniu z naszym gościem, którym jest Tadeusz Rolnik. W poprzednim odcinku Państwo poznaliście Tadeusza, co robi, czym się zajmuje, jak również no, jakie ma pasje i tak naprawdę jakie hobby, bo to tak można powiedzieć, i jak bardzo ono wpłynęło też i na Twoje życie. Proszę Państwa, zgodnie z obietnicą w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Państwu powiedzieć trochę więcej na temat, czy rozwinąć właściwie temat zbóż, różnicy zbóż, jakiego rodzaju te zboża są tak naprawdę, co one w sobie mają. I myślę, że sporo też powiemy na temat, no, jak upiec, przynajmniej w kilku słowach, czy jak powinien być przygotowany prawdziwy chleb na zakwasie, domowy, przede wszystkim zdrowy. Tadeusz, w poprzednim odcinku wspomnieliśmy sygnalizacyjnie, że mamy zboża typu, jako tych protoplastów, mamy samoprze, mamy płaskórkę. To są te zboża takie zdrowe, to nam jeszcze przypomnisz i powiesz coś na ten temat, ale no, jest też to zboże czy pszenica nowoczesna, którą jest w dniu dzisiejszym uprawiana. Powiedzieliśmy sobie, że no, rolnicy nie chcą, nie uprawiają tych starych zbóż, bo po prostu im się nie opłaca, dlatego że tutaj, jak podawałeś, przyczyną jest wydajność, że przy tej pszenicy nowoczesnej, która no, pewnie w większości przypadków jest genetycznie zmodyfikowana, prawda? No na pewno. Ma zdecydowanie większą wydajność. Tutaj też jest bardziej odporna na choroby. Ale też wiemy, że wspominałeś w poprzednim odcinku, że tych zbóż protoplastów, samoprzy i płaskórki nie trzeba nawozić, one potrafią same o siebie zadbać. Natomiast te dzisiejsze zboża, mimo że są zmienione, trzeba je dbać o nie, o choroby i też dbać o ich nawożenie, prawda? Tak, zboża pierwotne radzą sobie świetnie w naturze. Dlatego, że nie ma problemu, nie ma tego syndromu leniwego korzenia. Wynika to z tego, że zboża te nowoczesne, one mają bardzo płytki system korzeniowy i to tak są po prostu suche lata upalne, to zboża mają problem, prawda? Natomiast generalnie te stare gatunki zbóż tworzą system głęboko się korzenią i ciągną z dolnej warstwy dużo pożytecznych minerałów. To też taką ciekawostkę dodam, że rośliny czy też warzywa uprawiane czy zboża w sposób konwencjonalny nie przyswajają boru. Dlatego, że nawozy sztuczne blokują przyswajanie boru, a wiadomą rzeczą jest, gdzie jest bor, tam nie ma raka. No więc tylko potencjalnie wegetarianie nie powinni chorować na żadne tego typu choroby, a chorują dlatego, że warzywa czy uważam rośliny, zboża powinny być uprawiane naturalnie. No i wrócimy do tego glutenu. Ja jednak będę bronił zbóż, jak na rolnika przystało, bo wielu dietetyków przekreśla całkowicie zboża. No właśnie, tyle się mówi o tym glutenie, tyle się pokazuje coraz nowej żywności, która jest bezglutenowa, potrawy bezglutenowe, wszędzie wszechobecny gluten i wszędzie tyle się mówi o tym glutenie złym, szkodliwym. Dokładnie. Pytanie jest, czy możesz nam powiedzieć, dlaczego tyle się mówi o tym glutenie, dlaczego się mówi, że gluten jest zły, skoro przecież zboża, które były uprawione setki, tysiące lat temu, przecież no, nie było zbóż. Podstawą diety były. I bezglutenowych, i nie było potraw bezglutenowych, i problemów nie było. Oczywiście. Dlatego tutaj trzeba odróżnić, co to jest celiakia i co to jest nietolerancja. I w takim przypadku, czy też są takie choroby z typu z autoagresji, to się wtedy odstawia zboża, wszystkie zboża się odstawia. Dlaczego tak się dzieje? Bo właśnie pszenica zwyczajna, a skład glutenu, a konkretnie chodzi o gliadyny i lektyny, a gliadyna ma budowę molekularną zbliżoną do tkanki tarczycy. I tutaj teraz już widać wszystko, z czego to się bierze. Pszenica zwyczajna i ten gluten, skład glutenu, niszczy kosmki jelitowe. Zdrowe jelita to jest powierzchnia boiska piłkarskiego. Proszę sobie wyobrazić, jest film na ten temat. Jurek Zięba właśnie, jak był w Stanach, to mówił, prawda, jak dr Bush pokazał mu film, bo dużo z Jurkiem żeśmy na ten temat rozmawiali. Tak. No więc moda na suplementy wynika z tego, że po prostu potrzebujemy, cały czas coś potrzebujemy, a przez nieszczelne jelito wszystkie, prawda, minerały nam po prostu uciekają, prawda?
I później najlepszym przykładem jest test buraczkowy na szczelność jelit. I ten doktor na czym on polega, ten test? Tak, no to bierzemy sobie, prawda, surówkę z buraka, pijemy sok z buraka i sprawdzamy kolor moczu. I to nierzadko... Po jakim czasie? No to widać tam po krótkim czasie, ale niektórzy to nawet na drugi dzień, prawda, dają. Można na różowo, niektórzy nawet na czerwono. Czyli jeżeli on jest zabarwiony w kolorze zbliżonym do buraczków, to znaczy, że jelita są nieszczelne. Nieszczelne są jelita. I nie jeden lekarz, młody zwłaszcza, kazał mi się pukać po głowie, że pierwszy raz słyszę, że po buraczkach teście można nie sikać, prawda, na czerwono. Tak. No więc też inni, którzy byli ciekawi, no więc po trzech miesiącach telefon. Panie Tadeuszu, nie wierzyłem panu, miał pan rację. Ale nie zrezygnował ze zboża. Jadł w tym czasie wyroby z orkiszu. No ale dlaczego? Ale proszę sobie wyobrazić, tak, co się dzieje, jak się po prostu tylko... No mówi, no ale jak mi się skończyła mąka, poszliśmy do sklepu z żoną, kupiłem kilogram mąki i zrobiłem bułki po jednej bułce... Z nowoczesnej pszenicy. Z nowoczesnej pszenicy, po jednej bułce już po prostu mocz na różowo. I wszyscy, którzy się interesują tym, a trzeba się interesować, tak, bo jelita to mózg. To niektórzy mówią, że to jest drugi mózg. Tak, no tak, dokładnie. To jest podstawa zdrowia, no, nieszczelne jelito. I później co mamy dalej? A później przedostaje się do krwioobiegu, te białka przedostają się no i robią dalej spustoszenie. I to będzie migrena, to będzie stwardnienie rozsiane, które mam przykład i mogę się zainteresowanych, to jest mój przyjaciel, odprawić do niego na telefon, też uprawia orkisz, też uprawia, prawda, płaskórkę. No pamiętam na spotkaniu, prawda, małżonka jego podeszła i mówi do mojej żony, pani Agnieszko, mówi, dmucham na zimne, odstawiłem pszenicę zwyczajną, wprowadziliśmy w uprawę orkisz, choroba nie postępuje. No więc tu się od jelit wszystko zaczyna. Tak. I mamy to, co napisał właśnie ten amerykański lekarz, że nowoczesna pszenica, najdoskonalsza przewlekła trucizna. I drugi taki wpis, który zasługuje na uwagę. Czy wiesz, że nawet dwie kromki pełnoziarnistego chleba pszenicznego podnosi stężenie glukozy w krwi dwukrotnie bardziej niż dwie łyżki cukru? I tutaj cukrzyca typu drugiego. Proszę sobie zobaczyć. No, a co z tym glutenem, który jest w płaskórce i w samoprzy? On po prostu nie ma tego... Czyli jest naturalny i naturalny, on dla nas nie jest szkodliwy. Tak, nawet Davies opisał, właśnie pisał pochlebnie o płaskórce i o samoprzy, natomiast o orkiszu już niespecjalnie, ale proszę sobie wyobrazić, co tam w Ameryce może być niezmodyfikowanego. To dlaczego ten gluten z tej nowoczesnej pszenicy i dlaczego właściwie jest dla nas szkodliwy, jest taki dla nas groźny, czy wręcz zabójczy? Dlatego, że właśnie niszczy te kosmki jelitowe i mamy to uczucie pełnego żołądka i można sobie to w prosty sposób sprawdzić. Wykluczyć na 2 tygodnie wszystkie produkty, które zawierają gluten pszenny, pszenicę. Z nowoczesnej pszenicy. Zaznaczam, z nowoczesnej pszenicy. Tak. A po 2 tygodniach się najeść i od razu widać. To będzie ten test buraczkowy zrobić. Test buraczkowy to troszkę dłużej trwa. Dłużej. Dłużej trwa, bo tam po prostu te jelita muszą się odbudować. No, najlepsze na odbudowę jelit to jest pyłek pszczeli, o którym będziemy jeszcze mówić. Tak. I powołam się na profesora Czarneckiego, wybitny specjalista, lekarz, prawda, który o pyłku mówi, że po pyłku pszczeli kosmki odrastają jak grzyby po deszczu. I żelazo, ja bym mógł się tutaj posługiwać przykładami w nieskończone, żelazo wraca praktycznie, miesiąc czasu jest w normie. Odrastają kosmki, wszystko się przyswaja, prawda? To na temat produktów pszczeli, proszę Państwa, zrobimy sobie odrębny odcinek, będziemy mówić o tym bardzo szczegółowo. Natomiast tu wracając do tego glutenu, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ten gluten, który jest w nowoczesnej pszenicy, przez to, że chyba został tak, nie wiem, czy genetycznie zmodyfikowany, tak, czy poprzez te wszystkie zmiany, doprowadziło do tego, że on rzeczywiście jest dla nas szkodliwy. I to, że w tym momencie wszędzie o tym mówią, że dieta bezglutenowa, to tak naprawdę dotyczy tego glutenu, który jest zawarty w nowoczesnej pszenicy. Tak, dokładnie. Dokładnie to chodzi o to. No i szukamy teraz złotego środka i wybieramy te chleby bezglutenowe, ale proszę zobaczyć sobie, co tam jest w składzie, prawda? A ja jeszcze tylko powiem jedno słowo na temat tej wydajności, bo jak spotkaliśmy się, byłem u Ciebie w domu, pokazywałeś mi kłos z pszenicy z płaskórki. Proszę Państwa, też no, trudno było to uwierzyć, bo kłos z pszenicy płaskórki był dosłownie, obrazowo pokażę, tej wielkości.
Natomiast no, kłos tej pszenicy nowoczesnej to jest ponad, z tego co pamiętam, dwa razy większy. Dokładnie. Więc tutaj jest jak gdyby ten dowód na tą wydajność, zależy tak nowoczesnemu rolnikowi. A jeszcze lepszy przykład jest samowszy, gdzie ona wyrasta po prostu, równa się z żytem. Mhm. Wiadomo, jakie żyto jest wysokie. A kłos jest dokładnie tak, jak tutaj właśnie pan pokazał, prawda? Mhm. Bardzo mały. No, ale to świadczy tylko o tym, że ta po prostu cała roślina, system korzeniowy, głęboko korzeniący się, prawda? To jest już wisienka na torcie, ten kłos, prawda? Mhm. To jest coś, co nas odżywia. Ale mówimy o odżywianiu na poziomie komórkowym. A człowiek niedożywiony, komórki niedożywione, potrzebuje cały czas jeść. Tak. No i w efekcie to, co mówiliśmy wcześniej, prawda, że chorujemy z przejedzenia niedożywieni. To powiedzmy teraz może dwa słowa na temat no, produktów, które można robić i jaka jest między nimi różnica w przypadku mąki, czy płaskórki, czy samoprzy z tą pszenicą nowoczesną. Oczywiście to dobre pytanie. Najważniejszym tutaj tym produktem jest oczywiście chleb. Oczywiście, ale tu jest pytanie, tak? bo większość ludzi kojarzy sobie orki z czymś, jakimś tam, prawda, ciemnym. Tak. Dzieci nie chcą oczywiście jeść, bo lubią białe bułeczki, a starsi ludzie to już w ogóle kojarzą sobie ten orkisz z okresem takich, prawda, głodu, gdzie, prawda, nie było maszyn, które potrafiły to oplewić, no więc ucierały to tam w żarnach, zostało to mielone i to było też z tą łuską, tak, z tą plewą, prawda, i to niespecjalnie smakowało. Natomiast to działa jak szczotka, jeśli tak już przy tym jesteśmy, w tych takich, prawda, zamierzchłych czasach, to działa jak szczotka, czyli te jelita były zawsze czyste i one absorbowały wszystkie wartości z warzyw, z chleba i z innych produktów, prawda. No więc mąka z orkiszu będzie biała, tak, i powinna być biała. Natomiast powinno być ziarno, biała mąka, dlatego że ziarno po zmieleniu, po 2 tygodniach zaczyna się proces jałczenia, jest dużo pleśni, grzybów, innych, prawda, przetrwalników. I tu jest też bardzo ważna rzecz, że musimy też o tym powiedzieć, żeby Państwo mieli tego pełną też świadomość, że bardzo ważny jest okres przechowywania mąki. Tak. No wiemy, wiemy doskonale przecież, że niejednokrotnie jak mąka bardzo długo leży i na półkach sklepowych, czy w młynie, zanim my ją jeszcze kupimy, zanim zaczniemy używać, to ten proces trwa albo wiele tygodni, albo nawet i wiele miesięcy. No i na pewno już ma, wiadomo, że jak ma dłuższy termin przechowywania, to ma dużo prochów. Do palaczy, takich po prostu środków przeciw pleśniowych i tak dalej. W tej mące, którą kupujemy Jeśli ma długi termin przydatności, chodzi o pełnoziarnistą, tak, bo biała mąka się nie psuje. Biała mąka się nie psuje. Tak. A pełnoziarnista? A pełnoziarnista do 2 tygodni. Do 2 tygodni ona ma termin ważności od momentu zmielenia, no powiedzmy. Kiedyś po prostu każdy gospodarz, każda gospodyni wiedziała dokładnie o tym. Były żarna po zmieleniu. Mąka szła bezpośrednio do konsumpcji. Nie była magazynowana w postaci zmielonej, tylko wzięła jako ziarna. Ziarna się nie psują. No i później, prawda, to pozostałość to zjadały domowe zwierzęta. Mhm. Nie z orkiszu możemy robić wypieki dokładnie takie same, jak się robi z pszenicy zwyczajnie, czyli to będą pączki, będą jakieś biszkopty, super ekstra, jakieś, prawda, wyszukane wypieki, to będą nasze, prawda, polskie pierogi, które lubimy, a to też po pierogach dobrze widać z pszenicy zwyczajnej i z pszenicy orkisz, jak ten, prawda, z cukrzyk to najlepiej czuje, prawda, takie pojawia się uczucie senności. Ja pamiętam, jak do szkoły jeszcze chodziłem, to po zjedzeniu dwie drożdżówki, jakieś mleko czy jogurt, pojawia się to uczucie senności, to co tam właśnie pisze ten Davis. Wysoki indeks glikemiczny. Oczywiście, no i to wykluczamy to, albo tego nie łączymy i jest energia, przede wszystkim jest dużo dobrej energii, po orkiszu tego nie ma. A jak jest z gryką na przykład? No właśnie, jeszcze jest trzecia roślina, którą uprawiam, jest gryka. To jest produkt bezglutenowy, to nie jest zboże. I gryka ma bardzo dużo rutyny. A jeszcze najwięcej rutyny jest w liściach i w kwiatach. No i te rośliny można sobie przemycać też. Gdzieś można wyciskać soki. W tych sokach to może będzie kiedyś moment, to powiemy. Natomiast ma dużo rutyny. I z gryki też można robić mąkę. Można robić z mąki bliny. Można robić inne rzeczy fajne.
Ale też ciekawostką jest właśnie ta łuska z gryki i ona jest nierzadko, na przykład acerola, jest też, w aceroli jest duży udział zmielonej łuski i gryki. To jest ważne, prawda, przy pękających naczyniach krwionośnych, czyli te działa, łuska z gryki też reguluje pracę jelit i trzustki, prawda. Tak. Pozytywnie wpływa na cały organizm, a jeśli chodzi o uprawę, ona w ogóle to już nie potrzebuje żadnych zabiegów, a takich po prostu, jeśli chodzi o nawozy i o środki chwastobójcze, dlatego że gryka praktycznie po tygodniu czasu ona zaczyna już kiełkować, ona sobie głuszy chwasty, jest pole czyściutkie, prawda? I po gryce znowu wsiewamy na przykład te zboża czy też noszczyk. Można grykę z noszczykiem wsiewać, także jak dla pszczelarzy to jest coś takiego, że wsiewamy grykę z noszczykiem, w pierwszym roku mamy pożytek z gryki, a w drugim roku mamy pożytek z noszczyka, w bogate pole, prawda, ziemia bogata w azot. Wtedy wsiewamy zboża i mamy tą taką właśnie taką trójpolówkę tak zwaną. Mhm. Dobrze, to teraz może przejdźmy tego, co Państwu obiecaliśmy, czyli o tak naprawdę sposobie pieczenia chleba. O, i do tego moim marzeniem jest, żeby cała Polska piekła chleb. Teraz dużo takich różnych spotkań jest w Sejmie, prawda, walczymy o naszą polską żywność, żeby mogła być, prawda, dostępna dla Polaków przede wszystkim. Bo nie ma, do tej pory nie ma ustawy o sprzedaży bezpośredniej. W tej chwili rolnik, który wyprodukuje, nie może przetworzonych produktów sprzedawać. W całym świecie, w całej Europie jest to możliwe, tylko nie w Polsce. No więc na tych różnych konferencjach ja tam symbolicznie z tym chlebem, prawda, i pokazuję, że chleb jednak to przede wszystkim symbol. Po staropolsku to chleb chlebem i solą, jak wiadomo. Ale też taka ciekawostka już a propos tej sprzedaży bezpośredniej, to w Szczecinie powstał sklep niemieckich rolników. Oni sobie mogą sprzedawać u nas, a na mnie to jest w ogóle paradoks, ale moim marzeniem jest i nie tylko moim, żeby sobie każdy mógł przyjechać do takiego gospodarstwa, kupić chleb, kupić na przykład jakieś przetwory, już prawda, konfitury, mleko, a z mlekiem to jest też taka bajka. Że mleko i nietolerancja na laktozę, tak? Tak? I mówi się, że co trzecia osoba nie trawi laktozy, ale jest oczywiście ta magiczna tabletka, której nie będę już jej reklamował. Tak. No więc jak to się dzieje? Przecież ja się wychowałem, jak większość społeczności, prawda, wiejskiej, na chlebie i na mleku. No tak, tylko trzeba powiedzieć, że to mleko było trochę inne niż to, które my mamy dostępne. I mleko było prosto od krowy. No właśnie. No i była tam w lecie śmietanka. Nieodwirowane, nie z terminem ważności pół roku. I powiem doświadczenie na moim własnym przykładzie. I odtłuszczone jeszcze. I przyjeżdżam do gospodarstwa, w którym kiedyś miałem przyjemność świadczyć usługi budowlanej. No i mówię do tej właśnie gosposi, mówię, no pani Kasiu, no jak? Macie wspaniałe krowy, ekologiczny chów, a tutaj butelka, prawda, i sklepowe mleko. No, panie tatku, no przecież ja to przecież, nie wierzysz pan? Myślę, ja to tylko wlewam do tej butelki, bo dzieci nie chcą pić, prawda? Ale się reklamowana buteleczka. Nie wierzysz pan? Mówi, no to spróbuj pan. No więc ja wypiłem kubek mleka. I poczułeś różnicę. Ale poczułem różnicę. Po prostu ja mleka nie piję, bo mam po prostu dyskomfort i mam gazy w żołądku. I proszę sobie wyobrazić, takie mleko prosto od krowy. Tak. Jest okej. Chociaż generalnie mówi się, że człowiek w wieku dorosłym kompletnie nie trawi laktozy. Nie, oczywiście, słodkiego mleka nie powinien. I że mleko tak naprawdę, mimo hasła, którego kiedyś byliśmy nimi karmieni, pij mleko, będziesz wielki. A ja na konferencjach, no, właśnie jakichś tak tam naprawdę, akademiach w szkole, to mówię, pij mleko, będziesz kaleką, to taka no konsternacja. Właśnie. Mleko to jest dobre dla cieląt. Co to jest mleko? No, z mleka, z nabiału to przecież jogurty, kefiry, naturalne. Ale produkty przetworzone z mleka już laktozy nie posiadają. Oczywiście. I masło, które powinniśmy, prawda... Czyli przetwory z mleka, owszem, możemy jeść, mleko niekoniecznie. Oczywiście. Jeśli nie ma przeciwwskazań konkretnych, to przecież masło na maśle klarowanym można smażyć. Oczywiście. No i ser, na przykład chudy twaróg jest to dobrym też takim synergicznym, po prostu takim suplementem. Gdzie tylko też z białego sera nie powinno się jeść z chlebem, a więc, ale do sera można przerzucić dużo takich rzeczy, które szybko mogą się znaleźć w komórkach
I tutaj właśnie jest potrzebny też olej. Olej lniany, to doktor Budwig opisywała. Mhm. Ale oczywiście możemy dać... A nie ten... jogurt odtłuszczony, który ma zero tłuszczu i w nazwie ma napisany jogurt naturalny. Oczywiście. I też nie powinno się z pomidora łączyć z białym serem, ale ogórek i dużo zieleni. Pomidora z ogórkiem też się nie powinno łączyć. Ale też jak dodamy do tego koperek, jakąś, prawda, natki, pietruszki, do tego można dać kurkumę, pieprz. Tak. Dobrą sól, no to i takie coś można spałaszować i wtedy jest to dobre. Okej, wróćmy do tego chleba. No więc chleb to przede wszystkim to jest... Bo nasuwa mi się też takie pytanie. No, chleb na zakwasie, z dobrej mąki i tak dalej, ale ten chleb powszedni, który jesteśmy w stanie na co dzień kupić, no jaka jest różnica między tymi chlebami? Dlaczego tamten chleb no nie jest wskazany, mówiąc delikatnie. Ale tu mnie pan prowokuje teraz i zaraz muszę coś powiedzieć. Ja muszę dodać, że ja na Facebooku umieściłem Polskiej Akademii Zdrowia prowokacyjną informację, którą przekazałeś w wywiadzie, chyba w Sejmie któraś tam była, na temat właśnie jak ten chleb jest produkowany u nas czy w Chinach. Nie, no to jest mieszanka chlebowa. To trudno nazwać. To musimy to powiedzieć. Ja też po prostu... Podjąłem się takiego działania, to będzie bardzo trudne, bo kiedyś ministrowi zadałem pytanie, czy ma ktoś na tyle odwagi, żeby się podjąć w misji zmiany nazwy chleba na chlebopodobny wyrób. Jak kiedyś czekolada. Oczywiście, a niech ten chleb kosztuje złote 50, wpisze w nim, co w nim jest. Mhm. Bo to nie tylko mąka, ale w chlebie powinna być woda, mąka i sól. Tak. Ale rzeczywiście ziarna wskazane. Tak. Ale proszę Państwa, śledztwo holenderskich dziennikarzy wykazało, że wszystkie włosy z zakładów fryzjerskich w Chinach trafiają do przerobu. A dlaczego? Po co? I robi się z tego polepszacz do chleba. Z włosów ludzkich? Dokładnie. Mhm. I to jest 100% prawda. A u nas? Mówi się, że to do Europy nie trafia. No a właśnie. Ja kiedyś byłem gdzieś tam, prawda, na zachodzie Polski, miałem tam takie spotkanie. Jak ja to o tym mówię na spotkaniu, to właśnie pan właściciel domu mówi, to co pan mówi, to jest prawda, bo ja pływam... prawda, statkiem i przypływa kontener ciasta i niestety tak się dzieje. Ale jest to też taka fajna, te fajne oznaczenia E. No E920. Tak. To jest pochodzenia zwierzęcego sierść, włosy i pióra ptaków. To ja dziękuję. To nie jest... No ale po co jest to dodawane do chleba? W jakim celu? Lepiej smakuje. Nie, po prostu jest puszysty. Smaczny, jak się patrzy. No jeden Pan Bóg wie po co. No, ja nie wiem, może to są po prostu jeszcze jakieś inne założenia. Dobrze, ale to mówimy w Chinach, a u nas w Polsce, bo to też... A żebyśmy, to trafia na cały świat. Żebyśmy nie doprowadzili... Ja podejrzewam, że to nie tylko w Chinach. Ja podejrzewam, że to się robi praktycznie pewnie... Ale ograniczmy się w tym momencie do Polski. No, trudno mi byłoby uwierzyć, że polscy piekarze chodzi o chleb, nie, dodają takie rzeczy do polskiego chleba. Ja piekarze nie podejrzewam. No właśnie, bo to żebyśmy komuś krzywdy nie zrobili. Ja nikomu nie robię krzywdy. Jak ktoś może sobie luknąć do wyszukiwarki, wpisać sobie, co to są, prawda, te E920 i tak dalej. Czyli to, co powinno być na metce chleba. Sprowokować wujka Google, on wszystko, prawda, powie. A później na oznaczeniach widać to w piekarniach. Ale to nie mówimy o naszych lokalnych piekarniach, które przegrywają z tego też powodu po prostu konkurencję. Nie wytrzymują. Ale co, z piekarniami przemysłowymi, no nie wytrzymują, marketowymi, jak wielkopowierzchniowymi? No wielkopowierzchowne, gdzie przyjeżdża ciasto gotowe i to mrożone. Może to nie jest piekarnia. Mhm. No więc to, co mówiłem, że w chlebie to przede wszystkim woda, mąka i sól. Tak. I mamy, prawda, zakładamy, że tutaj mamy szklankę zakwasu, tak mówiąc obrazowo. A z czego się robi zakwas? Z wody i mąki. Z wody i mąki. Mhm. I ten zakwas, który już wcześniej żeśmy zrobili, to najprościej to tak sobie obrazowo można, ja to może innym razem pokażę. Mamy szklankę wody i szklankę mąki. Tak. Mieszamy. Można wrzucić ząbek czosnku, trochę cebuli, szybciej zacznie się proces fermentacji. Na drugi dzień dokarmiamy sobie. To samo łyżkę wody, łyżkę mąki dokarmiamy. I na trzeci dzień, na czwarty dzień mamy zakwas, który może być setki, tysiące lat, który się po prostu nie psuje. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy to łańcuszkiem takim, prawda, piec. Ale po jakimś czasie to naprawdę się tego chleba czekamy. Poza tym pieczenie w domu, zapach pieczonego chleba, to jest coś fantastycznego. To prawda. To jest karmienie naszego ducha.
To dużo prawda. Dobrej energii. No i ten zakwas później, prawda, rozrabiamy z wodą. Na przykład mamy taką szklankę zakwasu. Dajemy na przykład 2 litry wody. Rozmieszamy. Temperatura ma być taka, po prostu nie może przekroczyć 37-40 stopni. Mhm. I wtedy dosypujemy mąki. To może być orkiszowa, to może być żytnia. No żyto jest przede wszystkim dobre i ma dużo, dużo jodu, to się głęboko krzewi. To nie jest tak, że my musimy tylko orkisz, prawda? Do tego można dodać mąki gryczanej i innej mąki też, no można dodać też mąki z konopi siewnej dodaje, prawda? Mhm. Polska była potęgą, jeśli chodzi o konopię, w ogóle cała roślina jest lekarstwem, panaceum na wszelkie dolegliwości. I to zostawiamy sobie tak na 8-10 godzin, nierzadko dłużej. I proszę sobie wyobrazić, że jak mamy dzierżę czy jakiś garnek, w połowie tego garnka i on się tak unosi do góry. I to jest ten moment, gdzie musimy przystąpić do pracy wtedy, kiedy on jeszcze cały czas jest w fazie wzrostu. I wtedy dajemy sól, dodajemy sobie, różne możemy sobie dodać pestki. Tak. I można też dodać zmielone ziarna, świeżo. I zagniatamy. Mhm. No i czym zagniatamy? No oczywiście możemy to zrobić ręką, możemy to zrobić jakimś urządzeniem, prawda, tych urządzeń różnych jest, mikserów i tak. Innych jakichś takich profesjonalnych mniej bardziej, ale też można wziąć sobie tłuczek do ziemniaków. I tutaj o co chodzi? Tutaj chodzi o to, żeby to napowietrzyć. No właśnie, bo tutaj też nasunęło mi się pytanie, że jak dodamy mąki na przykład żytniej, wiemy doskonale, ci, którzy pieką chleb, że ciasto w czasie pieczenia z mąki żytniej między innymi ma tendencję do tego, żeby opadać i ten chleb robi się taki dosyć twardy, tak. Niektórzy mówią nawet wręcz zakalcowaty. No. Jak sobie poradzić z czymś takim? Właśnie to jest ten moment, trzeba uchwycić, kiedy ten zakwas jest w fazie wzrostu, bo nierzadko przychodzimy do... Ja mam dużo pytań z polskich. Panie tatku, co zrobić? On mi nie chce rosnąć, prawda? Tak, tak, tak. No więc jak opadnie, to on już nie ma tej siły wzrostu i będzie taki zakalcowaty. Natomiast w tym momencie ja robię takie ciasto, że wlewa się do foremki. Praktycznie ja rąk nie używam. Blaszki są wymalowane wcześniej olejem po to, żeby obsypać otrębami. Mhm. Wlewam do połowy znowu foremki. No i wkładam do piekarnika, bo w zasadzie zakwas, ciasto nie lubi przeciągów, tak samo drożdżowe, tak samo soda, to z sodą nie ma problemu, na sodzie to rośnie. Wkładamy sobie też ta magiczna temperatura 37 stopni, to może być mniej, ale nigdy nie może być więcej niż 40, to jest warunek. Jak jest silny zakwas, to praktycznie po godzinie czasu on już jest na całą blaszkę. Mhm. Na całą urośnie. Formę. Tak. No i wtedy przystępujemy do pieczenia, ustawiamy temperaturę 108. Ja to tak praktykuję, temperatura niższa i dłuższy czas pieczenia. Ale tak najczęściej to 180 stopni i godzina czasu. I mamy chleb i nie musimy przy nim stać, ustawiamy sobie, idziemy spać albo po prostu jakieś inne prace wykonujemy. On się wyłączy, przychodzimy, mamy go, całe piekarnie chleba. I tak. Ten chleb może być tydzień, może być dwa tygodnie, on nie zapleśnieje. Nie ma w nim żadnych środków pleśniobójczych, a straszy się też te właśnie gospodarstwa ekologiczne, a bo tam takie różne grzyby, bakterie i tak dalej. Ja nie wierzę przede wszystkim, żeby chleb tak smaczny, którego sam piekę, żeby był w stanie nawet tydzień wytrzymać, on szybciej zostanie zjedzony. Dokładnie tak. Zanim jest. Go przetestujemy, że po tygodniu on nadal będzie świeży. No więc niech cała Polska piecze chleb. Będziemy o tym mówić, będziemy do tego Państwa zachęcać. Mamy taki plan, pewnie zdradzimy małą tajemnicę, że będziemy chcieli pokazać Państwu w praktyce, jak należy taki chleb prawdziwy upiec. Natomiast co? Jeżeli chodzi o ten odcinek, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję również też Państwu. W następnym odcinku porozmawiamy sobie z naszym pasjonatem i praktykiem, co najważniejsze, na temat miodów, na temat produktów pszczelich i ich właściwości. Dziękuję. Tymczasem Państwu bardzo dziękujemy. Dziękuję Ci, Tadeusz. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.